Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj ponownie gościmy w miejscowości Trzeciewiec. Miejscowość jest ciężka do wymówienia w nazwie, ale za to jest tu łatwo trafić i jeżeli tutaj trafimy, spotykamy właśnie tutaj pana doktora Stanisława Bruździńskiego, właściciela tej firmy, a dzisiaj mamy też po jego prawej stronie jego, mojej lewej, panią Joannę. Pani Joanna zajmuje się tutaj między innymi właśnie produktami Ziegler Taube, ale nie tylko, bo w tej firmie, jak wiemy, Profet, znajdują się produkty dla wielu innych jeszcze zwierząt z różnej branży, to są to psy, koty, świnie, drób, no i masę innych. Dzisiaj natomiast chcemy tutaj zaprezentować nowy produkt. Tutaj mamy go na pierwszym planie. Są to drożdże w żelu, Hefen Gel. To jest taki rodzaj produktu, którego jeszcze w tym katalogu, który nam tu wszystkim jest znany, jeszcze go nie ma, ale z uwagi na to, że jest to taka nowość i też zaraz o tym, co powie pan doktor Stanisław Bruździński, stanowi na naszym rynku takie po prostu całkiem coś nowego, nową, że tak powiem, jakość, bo drożdże w żelu to raczej się nie spotykamy. Spotykamy drożdże tutaj, jak mamy na przykład, jak tu mamy proszki różnego rodzaju, tutaj są akurat w postaci proszków dwa preparaty, my pokazujemy Moisture Form oraz Adeno Protect, natomiast tutaj mamy płyny. I tak też zasadniczo w postaci właśnie proszków i takich płynów spotykamy te produkty, ale tutaj jako w tej firmie z nowością się zetknęliśmy, są to te drożdże w żelu. Więcej o tym może, dlaczego tak zależało tutaj panu doktorowi, ażeby taki produkt w tym stanie skupienia, w tej formie podawania uzyskać, powie nam sam tutaj pan doktor. Proszę bardzo. A witam serdecznie wszystkich widzów i odbiorców, i naszych klientów, moich klientów. To jak już wcześniej było powiedziane odnośnie proszków, płynów, są zalety proszków, to wady płynów i odwrotnie. No, jeśli się skupimy na proszkach, mamy takie zależności, że przy dozowaniu tych proszków z jednej strony one pylą, staramy się, aby jak najmniej pyliły te proszki. Z drugiej strony, jeśli je podajemy do karmy, trudno je równomiernie rozprowadzić z karmą. Używamy różnych środków, olei, produktów mlecznych, jogurtów, mleka kwaśnego. Lecz jeśli już to robimy, chciałbym zwrócić uwagę na to, że najpierw wymieszać proszek z olejem, z jogurtem i dalej z nasionami. Nie odwrotnie. Czasami wielu hodowców robi, że najpierw jogurt wymiesza i później dodaje proszek. No w tym czasie następuje także osuszanie tego jogurtu, już się staje mniej lepki i następna sprawa, trudno to rozprowadzić. Już chodzi o czas. Czyli musimy przerwę, czyli panie doktorze, najpierw powinniśmy proszek wsypać do jogurtu. Do jogurtu. Dokładnie zamieszać, uzyskać tą tam homogeniczność, no, to jednorodność tego rozmieszania i dopiero wtedy dodawać do ziaren, które dajemy gołębiom. Żeby tego nie było, no to drożdże w ogóle są materiałem paszowym, dodatkiem do paszy, który niesie za sobą wiele pożytecznego, ale także wiele złego. Drożdże, jak wszyscy wiemy, nie wolno podawać w dużych ilościach. Przyjmuje się, że w dawce powyżej 5% jest to już złe. No z tego względu, że drożdże nie są czystym białkiem, są polipeptydem. No polipeptyd też jest białkiem, no ale uznajmy, że jest to już polipeptyd, który bardzo szybko się rozkłada. Dlatego żeśmy produkowali drożdże w postaci żelu. Z jednej strony, żeby już ten pierwszy etap mieszania jest zrobiony, nie pyli, o tym za chwilę powiem, i żeby łatwo to wymieszać z nasionami było. Oczywiście dobrane jest taki nośnik i taki żel i taka gęstość, żeby łatwo było z nasionami mieszać. Oczywiście no, inaczej to się zachowuje zimą, inaczej się zachowuje latem, inaczej jak jest w miejscu przewiewnym, inaczej nasłonecznionym, no ale chciałbym też pokazać, że taki są jednorodne, może tu pokażę, bliżej do kamery, i to wygląda na jednorodność. Nie ma czegoś takiego, że jedna warstwa zawiera więcej drożdży, drugi zawiera mniej drożdży. Czyli po prostu podsumując, to jest, nie jest to rodzaj takiej niejednorodnej zawiesiny, tylko po prostu taki jak ketchup byśmy mieli w tym stylu, że tak, te cząsteczki, które są, ten proszek jest niejako równomiernie rozmieszany w całej tej objętości. Żeście Państwo mnie już tu poznali, że nie chcę w tych swoich wypowiedziach, w swoich etykietach wszędzie opisywać, ponieważ wielu producentów eksponuje różne substancje, które wynikają z danej substancji. Czyli wiadomo, że drożdże zawierają witaminy,
drożdże zawierają enzymy. Nie będę wypisywał całej litanii, że w tych drożdżach jest tyle, tyle witamin, tyle i tyle tego, bo no, wszyscy wiemy o tym, że drożdże są pożywne i zawierają te składniki. Nie ma sensu. Natomiast w moich drożdżach, co mogę zdradzić tajemnicę, jest inulina. Nie piszemy tego na etykietach, ale właściwości inuliny są znane, jeśli chodzi o działanie na przewód pokarmowy, szczerze mówiąc, na jelita. Stanowią ochronę dla jelit. Czyli te jelita, które już no, zawsze mamy jakieś niedotlenienie, zawsze mamy beztlenowce w jelitach, w florze bakteryjnej około 20% bakterii stanowią bakterie warunkowo chorobotwórcze. Żeby jeszcze je przyhamować, żeby nie ograniczały nam pewnych wysiłków dla gołębia, to trzeba wziąć to pod uwagę. Inulina właśnie bardzo dobrze to robi. A mam pytanie, czy ona jest tylko w tym postaci tego drożdży, w tym żelu zawarta, czy też w tych drożdżach, gdybyśmy mieli takie drożdże w postaci proszku, ona też tam występuje? Nie, to są drożdże. Czyli to jest tylko po prostu w drożdże, tym które mają taką technikę produkcji, gdzie są zawierane. Ta inulina jest jakby tym dodatkiem. Dodatkiem. I ta inulina teraz od razu dzięki temu, że mamy taką strukturę, że mamy taką strukturę tego żelu, tego takiego, zobaczmy, takiej jakby pasty, która się leje, o tego typu, to też my możemy dodatkowo, jeżeli będziemy te drożdże stosować, bo z tego co się orientuję i wcześniej rozmawialiśmy, można stosować te drożdże z innymi też proszkami. Proszkami. Czyli one nam wtedy będą spełniać rolę tego oklejacza, tak jakby tego zamiast... I można bez obawy, wtedy dodając proszek, czyli jakby pierwszy etap mieszania, dodać także wody. Aha. Możemy dodać wody i będziemy tą konsystencję taką mieli. Oczywiście bez nadmiaru. To nie można, tak jak mówił pan doktor, 5% nie wolno przekroczyć, bo to jest szkodliwe już, tak? Tak. Jeśli chodzi w ogóle o samą ideę żeli. Jedna idea polega na tym, żeby dobrze to wymieszać, żeby te drożdże nie opadały. I proszę państwa, druga idea, no to są różne problemy chorobotwórcze, krótko mówiąc alergia. My sobie nie zdajemy sprawy, że zwierzęta też mają alergię. I tak jak człowiek ma alergię, tak i zwierzęta mają alergię. Człowiek sam mieszając to ulega wchłanianiu produktu i zwierzęta też, ptaki też. Nie mówię o zapyleniu płuc, bo to jest inna sprawa, mówię o alergiach. Co należy pamiętać, że to co my dodajemy do paszy, to jest mała ilość. Dodając do wody, omijamy te sprawy alergiczne. Mamy wiele przykładów, że nie podajemy w postaci proszku, na przykład jodu, no, ze względu na jego chociażby właściwości, żeby nie było odpowiednich izotopów, ponieważ on się zmienia. Ale też, żeby nie było wchłaniania, czyli drugiej drogi penetracji do organizmu. Czyli no, człowiek powinien zjadać, a nie wchłaniać. Aczkolwiek są pewne zioła, które się wchłania, powiedzmy, produkty miętowe. Także tu idea to przyświeca, żeby ograniczyć ilości występowania alergii. Czyli zioła w postaci żeli zabezpieczają to przed tym człowieka. Z tym, że my na razie teraz, jeżeli rozmawiamy, to na razie w ofercie waszej mamy tylko te drożdże w żelu, to jako jeden z tych preparatów pierwszych, bo wiem, że pracujecie nad kolejnymi. Na razie nie będziemy o nich w ogóle mówić, żeby niepotrzebnie tutaj nie wpadać żadnego zamieszania, ale zasadniczo będziecie też dążyć w swoim tutaj w zakładzie, żeby taką produkcję jak najwięcej w te żele pójść, tak? Jak najwięcej w żele. Wszystkie produkty, które będą bezpośrednio do karmy, będziemy chcieli robić w żelach, a produkty, które idą do wody, mimo że są proszkiem, bo są też takie, które są w postaci proszku, idą do wody. Do wody. No to ich nie będziemy żelować, ponieważ jest to dodatkowa trudność rozbicia tego żelu. Mhm. By trzeba było no, mechanicznie, dosyć energicznie, szybko to rozbijać, żeby powiedzmy... Bo to nie jest takie, że się rozpuszcza on w wodzie, nie. Tylko wymaga rozbicia. Żele wymagają rozbicia. Mhm. Czyli to nie jest no, tego typu, że proszę tu popatrzeć jeszcze raz, że coś takiego wrzucając do wody samo się nie rozpuści. A jak z temperaturą tu wygląda? Wiadomo, że domyślam się, że na pewno jeżeli jest wyższa, to będzie nam łatwiej. W zimie na przykład rozmieszanie tego będzie gorsze, ale czy to wpływa na oddziaływanie temperatury
jest o wiele mniejsze jak na inne produkty. Czyli na proszek nie, na proszek nie jest mniejsze? No na proszek, no to... Siłą rzeczy chyba będzie. Siłą rzeczy temperatura na pylność też nie działa. No, to, czyli to, ale zasadniczo... Oczywiście wysoka temperatura no, zniszczy, może, może powodować niszczenia, może powodować, że wahadło temperatur wysokich, niskich powoduje nawilgocenie produktu i no, w konsekwencji no, taki obraz, że już będzie się rozmazywać ten produkt, jest bardzo rzadki, ale przy wilgotnej temperaturze i nasłonecznieniu ten produkt się wchłania wilgoć i będzie uwilgotniony bardzo silnie. No wtedy okres ważności jego jest bardzo krótki, bo woda no, powoduje niszczenie produktu, a nie jego zabezpieczenie. Rozumiecie? Zobaczę tylko, bo tutaj na opakowaniu mamy podane, przepraszam, dozowanie, to sobie popatrzmy, ile tu jest, ile to się, jak to się stosuje? Pani Joanno, pamięta Pani? Zobaczmy, bo ja tak nie widzę do końca. 15 ml, czyli około 1 łyżka stołowa na kilogram karmy. Na kilogram karmy. I takie coś możemy podać. Tak, można stosować codziennie, albo też profilaktycznie, po chorobach, czy tam szczepieniach. Tutaj jeszcze, jak już Pani Joanno rozmawiamy, to Pani Joanna jest zorientowana, bo porównywaliśmy też taki produkt z innymi analogicznymi, bo jako takich, dokładnie takiego samego żelu, z tego co ja się orientuję, Pan chyba też patrzył, że jako takiego samego nie ma, ale drożdże w płynie analogiczne, chyba w preparacie 205 ml są, co cenowo są chyba około 40 zł kosztują. Tak, te natomiast jak wyglądają? Na pewno nasz produkt wychodzi korzystnie, jeśli chodzi o cenę. Bo to jest 300 ml? Jest 300 ml dokładnie i kosztuje to około tam 20 zł. Natomiast analityczny inny produkt wychodzi jednak drożej, bo około 40 zł. No, czyli tutaj mamy korzystne. ml, także na pewno... To jest korzystniejsza cena. Na razie, tak jak mówiłem, na razie w tym katalogu, który tutaj został przygotowany, jest opracowywany w firmie, on na bieżąco tego produktu nie ma, gdyż jest to produkt nowy. Mamy teraz połowę sezonu lotowego, już trochę ją przekroczyliśmy, jeżeli chodzi o głębie dorosłe, także na pewno jeszcze nie jeden z hodowców skorzysta i nie tylko z tego produktu, ale też z tych innych, które tutaj mamy. Tutaj mamy też przy okazji kilka takich produktów, które jak podzieliliśmy, po tej stronie są proszki, po przeciwnej są płyny, a to są produkty, które tutaj... Tak, ja właśnie chciałam. No nie, będzie to. A jeszcze wrócę do tego, bo to są znaczy, te, które Wam teraz najlepiej schodzą, nie? Te inne. Tak. Tak, tak, ale Pani Krzysztofie, chciałam zaznaczyć, że nasz produkt na stronie internetowej oczywiście jest. No to zapraszam. To wiem, to dlatego to tylko mówię, tu nie ma, ale tam szczegółowe informacje mamy. Na stronie internetową zapraszamy. Tak, i tam możemy sobie zobaczyć, zamówić, zakupić. Tutaj sprawnie jest bardzo przeprowadzona sprzedaż, ale tutaj popatrzmy jeszcze, przypomnijmy, bo to są te produkty, bo kiedy pół roku temu tutaj pierwsze filmy kręciliśmy, troszeczkę może wcześniej, odnośnie tych firmów, mieliśmy tutaj w całej ofercie firmy Ziger Taube, Profet, która jest właścicielem tej marki. Jest 20 kilka produktów. Tutaj mamy takie, które chyba najwięcej Wam się sprawdziły, tak najbardziej popularne. Tak, najbardziej popularne. Może pomieśmy to Jody Ferrol, tak? Tak, Jodiferol i Acidifer, czyli zakwaszacz. Tak, i tam jeszcze widzę Leber Protect jest. Tak, Leber Protect. No i te wszystkie nasze produkty, które mają nazwę Ziger Taube, mają także odpowiedniki polskich nazw. Forma i kondycja. Tak. Doskonały także, zakwaszacz. Tak. Także jeśli ktoś woli operować nazwami polskimi, proszę. Ale tak Pani jest, sorry, tak, przepraszam, bo to tak jakby mnie tłumaczył to Acidifer, to za nic mi się nie tłumaczy, no jak to doskonały zakwaszacz. To jest po prostu coś z kwasem związane, nie? No Acidifer jest też kwasem. No kwasem, ale tutaj jest doskonały, tam nie widzę tego słowa. Ale to nic, to jest takie powiedzmy polska nazwa umowna, żeby łatwo było rozpoznać, ale wszystkie te rzeczy też jeszcze, co jest ważne, w katalogu mamy tutaj na określony okres sezonu lotowego, czy to będą loty na dalekim dystansie, średnim, czy dłuższym, czy na młode, czy też jakieś tam, jak później będziemy mieli okres rozrodu, pierzenia, to będziemy mogli sobie tutaj na ostatnich tych stronach, są po prostu różnego rodzaju, o zobaczmy, tutaj te panie, które tutaj są, no wszystkie, o tutaj zobaczmy, są te programy hodowlane i tutaj sobie możemy te produkty wybrać, zobaczyć, no i tutaj rozmawiając tutaj między innymi z panią Joanną i z innymi paniami, panami, którzy są zatrudnieni, takie coś nabyć, a postaramy się też jeszcze odwiedzić tutaj i kolegów, przypomnijmy tylko koledzy, oni są tutaj pokazani w tym katalogu, kolega Piotr Bugała, kolega Arkadiusz Kaczmarczyk, my tu ich z nimi tutaj właśnie przy tym samym stole rozmawialiśmy. Oni jak lotują za pomocą tych preparatów, to będziemy się mogli dowiedzieć, kiedy się znowu sezon zakończy, zobaczyć ich pozycje na listach startowych, konkursowych. Ale tutaj mamy, zobaczmy, tak jak oni lotowali na tych preparatach, kiedy one były u nich testowane w sezonie 2016. Ich mamy, to i pozwalało im zdobyć tytuły mistrzowskie
i oddziału, rejonu, tutaj jak kolega Piotr Bugała, regionu Śląsk. Nie wiem, jak mu teraz idzie, ale miejmy nadzieję, ja się postaram go odwiedzić, żeby zobaczyć, jak on to po prostu te preparaty stosuje i jak czy z sukcesami lotuje. Czy panie Stanisławie coś jeszcze będziemy dzisiaj tutaj prezentować? No ja chciałem podziękować za uwagę, dziękuję za poświęcony bardzo. Czas. No i cóż, dziękujemy. Służymy stroną internetową. Tak. Wszystkie pytania proszę kierować na telefon do ludzi, którzy są na stronie internetowej. No i zapraszamy do odwiedzania nas i do telefonów. Nie ukrywamy, że jesteśmy zawsze wdzięczni za zamówienia. Ktokolwiek przyjeżdża do naszej firmy, zawsze możemy służyć pomocą, jeśli ja jestem na miejscu, także rozmawiamy na temat gołębi. I na koniec tylko jeszcze raz pokażmy. Hefenżel, czyli też drożdże w żelu. Tak wygląda ten nowy produkt, który jeszcze nie mamy go w katalogu, ale na stronie on jest. Także zachęcamy wszystkich do zobaczenia, jak to się sprawdza w praktyce. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dziękujemy.